Cześć, dzisiaj zrobimy beat w stylu Que Bona Fide. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Self-Made Beats i kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko, witając was w kolejnym już odcinku programu, a dzisiaj moi drodzy przygotujemy sobie utwór w stylu Que Bona Fide, szubienice, pestycydy, broń, jeżeli się nie mylę, tak zatytułowany jest ten utwór. Pochodzi z nowego krążka, troszeczkę mi się wkręcił, przyznam szczerze, więc postanowiłem, że zrobimy sobie z tego odcinek. No i zobaczymy moi drodzy, co z tego wyjdzie. A zatem nie zwlekajmy i przejdźmy na pulpit, aby zobaczyć, z czym dzisiaj będziemy pracować. No dobrze, zatem jesteśmy na pulpicie i tak jak widać działamy w tempie 74 bpm-ów, więc stosunkowo wolny jest ten beat, natomiast nie przeszkadza mu być niezwykle fascynującym i rozwijającym się w czasie, zmieniającym się. Cały czas tam aranżacja naprawdę płynie bardzo dobrze. Dodatkowo mamy podkręcony swing do około 40%, tak jak zapewne tutaj widać. No i mamy też kilka, moi drodzy, ciekawych ścieżek. A jakie to są ścieżki? Posłuchajmy sobie. Na początek mamy oczywiście stopę o takim oto brzmieniu, akustyczna, przyjemna, mięciutka stopa. Dalej mamy, moi drodzy, werbel. No tu z kolei jest dużo więcej energii, bardziej energetyczny jest ten konkretny sample. Dalej mamy ride, który zastępuje w tym utworze hi-hat. Kolejna ścieżka to shaker. Nic specjalnego, tyle tylko, że jest on specjalnie tutaj potraktowany ucięciem tak naprawdę dużej części tego sampla po to, żeby był po prostu krótki. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest bas i to jest biblioteka Acoustic bodajże. Z Direct Wave, więc podstawowa biblioteka z FL Studio powinna wam wszystkim się uruchomić. Dalej mamy, moi drodzy, Citrus i to są organy elektryczne, które stanowią takie brzmienie najbardziej zbliżone do tego, co było w oryginale, aczkolwiek nie brzmi to na pewno identycznie. Dalej mamy syntezator. Jest to Vacuum Pro. Dalej mamy gitarę. Niestety również w oryginalnym utworze był taki sample gitarowy bodajże, albo ścieżka dograna, która no nie była do odtworzenia w warunkach, które ja posiadam, więc mam tutaj po prostu jedną z gitar dostępnych w Omnisphere, tak jak widzicie. I dalej mamy, moi drodzy, ARP. To jest zwykły GMS, który brzmi w ten sposób. Dalej mamy, moi drodzy, pad i to jest ponownie Citrus, który będzie nam robił fajne tło w refrenie. Zatem, moi drodzy, skoro tutaj wszystko już mamy omówione, to swobodnie możemy przejść do budowania sekcji rytmicznej. A zatem, moi drodzy, sekcja rytmiczna przed nami, wbrew pozorom, będzie ona dosyć prosta, nieskomplikowana, zatem przejdźmy na pulpit i zacznijmy pracę. No dobrze, moi drodzy, na początek ja sobie oczywiście klasycznie przedłużę wszystko na 4 takty i rozłożymy nasz werbel co 8 kroków, przesuwając go skrótem Ctrl-Shift i strzałka w prawo na właściwe mu miejsce. Następnie przejdziemy sobie do pianorola, ponieważ on będzie grał, moi drodzy, na troszeczkę innej nucie, będzie zestrojony w dół do nutki A. I teraz, moi drodzy, możemy sobie sprawdzić, jak on brzmi. Więc słyszycie, że jest zdecydowanie cięższy, taki jakby masywniejszy się zrobił. I teraz, moi drodzy, przyszło nam zrobić stopę. Stopa będzie stosunkowo prosta, wierzcie lub nie, bo ona będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. Tak to, moi drodzy, sobie przebiega. Prosta rzecz, a cieszy oczywiście, moi drodzy. I teraz sobie zrobimy, moi drodzy, coś takiego, czyli wypełnimy sobie shaker. On będzie uderzał co krok, więc bardzo, bardzo gęsto. Niemniej nawet się zastanawiam, czy nie zrobiliśmy tutaj drobnego błędu, bo można byłoby to zrobić po prostu w taki sposób, przyciszając te nutki tutaj i tym, co powstało w ten sposób, wypełniając wszystkie 4 takty skrótem Ctrl-B po zaznaczeniu. Możemy sobie to wszystko pokopiować i będzie równo z siatką w ten sposób. Zobaczmy, jak to brzmi. I mimo tego, że mamy bardzo gęsty shaker, nie przeszkadza to w niczym, bo tak jak mówiłem, jest to bardzo powolny utwór. W każdym razie musimy go troszeczkę jeszcze zestroić, mniej więcej w tych rejonach, prawie oktawę, więc sporo, zobaczcie. I dzięki temu, że on jest krótki, to po zestrojeniu w dół wydłuża się automatycznie i nie brzmi już tak sztucznie jak wcześniej, tak krótko jak wcześniej. I teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do ostatniej ścieżki perkusyjnej, czyli do ścieżki ride'u tak zwanego. I teraz, moi drodzy, tak, będziemy działać na nutce C, czyli w oryginalnym brzmieniu tego sampla. I spróbujmy coś tutaj wykrzesać, wykombinować, wykoncypować.
Teraz, moi drodzy, musimy sobie zmienić snapowanie. Dokładnie w ten sposób. I to możemy sobie swobodnie przekopiować, że tutaj troszeczkę skrócę tę nutę. Skopiujmy sobie tutaj nasz ride po raz kolejny. Troszeczkę skrócę tę nuty jeszcze. Ups, zaznaczyłem zbyt dużo nutek, więc od razu tak. Mniej więcej w ten sposób, być może jeszcze tak. A następny takt, w zasadzie nie takt, tylko ćwierć nutę. Wypełnimy mniejszymi nutkami oczywiście, ale mamy coś takiego. Ok, i to są dwa takty, które skopiujemy sobie na kolejne dwa, w ten sposób uzyskując pętlę czterotaktową. Możemy sobie sprawdzić jeszcze, jak to brzmi. Tu już się właściwie powtarza, więc zbyt dużo z tego nie wyniesiemy. Ale jak widzicie, jest to niezwykle prosta, nieskomplikowana pętla perkusyjna, która prowadzi tak naprawdę cały utwór, chociaż główny motyw przewodni to jednak wydaje mi się, że jest gitara. A skoro mówimy o gitarze, to moi drodzy, kompozycja. Kompozycja przed nami, za chwilę będziemy dbać o to, aby pojawiły się organy, syntezator, gitara, soczysty, bas i parę innych drobiazgów, a zatem przejdźmy na pulpit i zacznijmy pracować. Na początek, moi drodzy, myślę, że wystartujemy sobie z basem, który będzie stosunkowo prosty, nieskomplikowany, niemniej i tak będzie wymagał naszej atencji. W związku z tym zacznijmy działać, zacznijmy pracować. Oczywiście, żeby też była ścisłość, wszystkie nuty zostały przestrojone przeze mnie o pół tonu w górę, żeby uniknąć copyright claima, jak to się mówi. Teraz tak, zmieńmy sobie jeszcze snapowanie na step. Mniej więcej w ten sposób. Tutaj sobie przeskakujemy od razu wyżej. No i oczywiście takie dosyć mięsiste zakończenie, tak naprawdę. Dosyć takie specyficzne, ale też pasujące jakby do całości utworu, który mimo takiego dosyć smutnego wydźwięku, no miał bardzo, wydaje mi się przynajmniej, taką wesołą, skoczną wręcz warstwę muzyczną. Ta synkopa jest tutaj bardzo fajna, ale niestety nie pasuje nam do reszty utworu, więc nie będziemy tego pomysłu podtrzymywać, przynajmniej póki co. No i tutaj, moi drodzy, sobie troszeczkę popracujemy dalej. No i będziemy finiszować powolutku, moi drodzy, w związku z tym sobie pozwolę tutaj przejść do tego, niezwłocznie wręcz. I zwiększymy troszeczkę tutaj jeszcze velocity na tych nutach wszystkich. Dobrze, bas mamy gotowy zatem, już się go nasłuchaliśmy wystarczająco, więc też nie ma co przedłużać. Przejdźmy do kolejnej ścieżki, tym razem zajmiemy się, moi drodzy, organami elektrycznymi, które, no, będą dosyć specyficzne, ponieważ będą, nazwałbym to, moi drodzy, dosyć intensywne, jeżeli chodzi o napięcie, natomiast jednocześnie będą też przyjemne, absurdalnie wręcz przyjemne w odsłuchu, za chwilkę zobaczycie, o co chodzi. To jest taka progresja akordów, która swobodnie nadawałaby się na przykład do jakiegoś fajnego synthwave'u, więc jeżeli chcecie spróbować się w takich gatunkach, no to jak najbardziej, bardzo proszę, jest to wykonalne. Troszeczkę w ten sposób podziałamy za chwilkę. Troszeczkę jeszcze zmienimy ten akord. Okej, okay. Brzmi to bardzo fajnie, musicie przyznać, i na ten moment jesteśmy już za połową tak naprawdę całości zmagań z tym konkretnym utworem i zaraz będziemy, moi drodzy, przechodzić sobie do kolejnych ścieżek. Może nie z utworem, ale z... powiedziałem chyba z utworem, nie z utworem, tylko z oczywiście naszą ścieżką organów, więc tutaj sobie pozwolimy skopiować. No i w zasadzie jedynie ostatni akord będzie się nieco różnił, ale to nie jest jakaś drastyczna różnica.
Okej, okay, tak to brzmi, tak jak widać, tak jak słychać. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do syntezatora i skopiujemy sobie te nuty, następnie skopiujemy je ponownie w oktawie i teraz zaznaczymy to wszystko, moi drodzy, i troszeczkę przyciszymy, w ten sposób uzyskamy już syntezator. Prawie, że uzyskamy, ponieważ będziemy musieli tutaj porobić jeszcze parę drobnych myków, trików i tak dalej, przede wszystkim chodzi o skrócenie nut. W ten sposób jest generalnie ok. Teraz, moi drodzy, zajmiemy się kolejnymi rzeczami na naszej liście. Tym razem będzie to przede wszystkim gitara, więc przejdźmy sobie do tej ścieżki czym prędzej. W związku z tym, moi drodzy, ja sobie od razu odpalam pianorola. Ta melodia jest troszeczkę zmieniona też, żebyśmy mieli jasność. Ona nie brzmi dokładnie tak samo jak w oryginale. I tutaj jeszcze dodamy sobie małe co nieco, moi drodzy, w postaci takich krótkich nut. Dobrze. I teraz, moi drodzy, będziemy kombinować z kolejnymi rzeczami, tylko zanim co, to ja sobie pozwolę to skopiować na trzeci takt, ponieważ ten początek będzie w zasadzie bardzo podobny. Zajmiemy się teraz taktem drugim i również na krótkich nutach, rzecz jasna. Okej, okay, mamy to gotowe, zatem, moi drodzy, kolejna ścieżka, którą jest arp, który pojawia się tylko w zasadzie w jednym miejscu w utworze i brzmi bardzo fajnie, nasz będzie troszeczkę inny, ale w niczym to nie przeszkadza tak naprawdę, zatem, moi drodzy, zacznijmy sobie tutaj pracować, więc tak, przejdźmy sobie do oktawy szóstej, no i troszeczkę na krótszych nutach sobie tutaj podziałamy. I to są w zasadzie ostatnie nuty, które musimy tutaj wkliknąć, ponieważ dalsze nuty to będą te same nuty, tylko w oktawie niżej, w związku z tym pozwolę sobie to skopiować. No i teraz, skoro mamy już całość, możemy to sobie przekopiować na wszystkie cztery takty, ponieważ ten konkretny arp się powtarza. Teraz niestety, z racji tego, że mamy tutaj dużo ścieżek, nie będzie ich wszystkich słychać. Dopiero po rozłożeniu na playliście będzie to miało więcej sensu, moi kochani. Przyszedł czas na pad, który jest w zasadzie ostatnią ścieżką. Będziemy grać na nucie G przez w zasadzie cały pattern. Z tym, że tę nutę będziemy chcieli sobie skopiować w dwóch oktawach i troszeczkę poprzyciszać te pozostałe oktawy. No, być może w coś takiego, zobaczmy. I dokładnie o taki właśnie pociągły pad w tle mi chodziło. A zatem, skoro wszystkie ścieżki już mamy gotowe, ja tu jeszcze chwilkę pokombinuję i wrócę do was, żeby pokazać wam, co uległo zmianie. No, to jesteśmy z powrotem. Tak jak widzicie, troszeczkę tutaj pokombinowałem, jeżeli chodzi o velocity przeróżnych ścieżek. Zobaczmy sobie na shaker, no wygląda mniej więcej tak. Tak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że długość nut w niektórych momentach troszeczkę coś bardziej przesunąłem w lewo bądź w prawo. Natomiast jakichś takich gigantycznych zmian nie ma poza jedną ścieżką, czyli ścieżką syntezatora. Tak jak widzicie, tutaj się troszeczkę pozmieniało, bo gdzieniegdzie pododawałem troszeczkę tych akordów, gdzieniegdzie one wyglądają nieco inaczej, są troszeczkę bardziej płynne i ogólnie przyjemniejsze. Tutaj też w zasadzie tylko długość nut chyba uległa zmianie, jeśli się nie mylę. Na arpie też długość nutek, na padzie tutaj no, nic nie uległo zmianie jakiejś znaczącej. W związku z tym możemy swobodnie przejść do omówienia miksu. Miks przed nami, za chwilkę opowiem wam, co się stało na mikserze, ale oczywiście zanim to zrobimy, to przejdziemy sobie na pulpit i posłuchamy sobie, w jaki sposób brzmi nasza produkcja.
Okej, w ten sposób to wygląda, moi drodzy, i za chwilkę będziemy sobie tutaj kombinować celem omówienia sobie całości procesów, całości myślenia pod kątem tego, jak ma brzmieć nasz miks. I, moi drodzy, możemy sobie zacząć. Tak jak widzicie, mamy tutaj zrobioną panoramę, ona się zmienia w czasie, w trakcie trwania aranżacji, co już zrobiłem również, czyli aranżacja jest zrobiona, natomiast porozmawiamy sobie o niej za chwilkę. No i teraz zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o efekty. Oczywiście tradycyjnie w zasadzie nasycenie dla stopy, czyli Wave Shaper, dosyć mocny, dosyć intensywny, również Devastor 2, no i za tym mamy korekcję, w której już ścinam wyższe częstotliwości, ponieważ w momencie, kiedy przeszły one jeszcze dosyć drastyczną kompresję na kanale Master, no to już zaczęła po prostu brzmieć troszeczkę za jasno w kontekście oryginału, tak, jakby referencji. Podciąłem też troszeczkę niskich częstotliwości, głównie dlatego, że było ich po prostu zbyt dużo w miksie. Dalej mamy, moi drodzy, Verbal i tak jak widzicie, również Wave Shaper, mocne nasycenie, zatem Devastor ponownie chce tutaj uzyskać jak największy, jak najmasywniejszy Verbal. Dalej mamy, moi drodzy, Fruity Parametric EQ i tutaj, tak jak widać, ścięcie po prostu prewencyjnie niskich częstotliwości, chociaż nie mogłem wyciąć wszystkiego, żeby nie stracić właśnie tej mocy, no ale za to ściąłem sporo góry, żeby przyciemnić troszeczkę ten Verbal, żeby nieco bardziej przypominał oryginał. Za tym mamy, moi drodzy, pogłos. Po prostu chodziło o nadanie takiego lekkiego ogona dla tego sampla. Za tym mamy, moi drodzy, ride i na tym instrumencie mamy, moi drodzy, takie oto efekty, czyli neutron, który wprowadza korekcję. Nie chciałem ścinać tym razem większości niskich częstotliwości, głównie dlatego, że ta ścieżka traciła na brzmieniu w dużej mierze. Dalej mamy, moi drodzy, exciter. Tak jak widać, jest nasycenie takie ciepłe, czyli znowu nasycamy w tych niższych rejestrach nasz sampel. I, moi drodzy, mamy kompresję, która jest dosyć mocna jak na tego typu ścieżkę. Niemniej można powiedzieć, że mamy tutaj zmiksowany sygnał z kompresora wyłącznie w 50%, więc jakoś to się broni i równoważy. Za tym mamy oczywiście reverb, dosyć długi, dosyć pociągły, ponieważ chciałem, żeby ta ścieżka niosła za sobą jakąś przestrzeń konkretną. Za tym mamy, moi drodzy, shaker, na tym jest tylko w zasadzie wyłącznie korekcja, tak jak widzicie, ścięcie najniższych częstotliwości, no i podbicie od około 6,5 kHz. Za tym mamy grupę perkusji, na której nie robiłem w zasadzie nic, za tym mamy bas. I tutaj, moi drodzy, ponownie mamy mocne nasycenie Wave Shaperem, za tym jest Devastor z dosyć agresywnym, naprawdę agresywnym ustawieniem, z tym, że jest to około 55%, jeżeli chodzi o procent zmiksowania. No i za tym mamy Neutron Elements, na którym, tak jak widać, odciąłem większość wyższych częstotliwości, zostawiając w zasadzie mniej więcej gdzieś tak do okolic 800, troszeczkę tam ponad. Pościnane są częstotliwości takie rezonujące, w związku z tym, że mocno nasyciliśmy bas, no to niestety uwydatniły się też takie artefakty, które nie były zbyt przyjemne, więc zdjąłem je lekko właśnie takimi dosyć szerokimi, co prawda, wcięciami. Za tym mamy lekką kompresję. Dalej mamy, moi drodzy, nasycenie raz jeszcze, ale już dużo delikatniej niż w przypadku tych wtyczek stricte nasycających. W związku z tym możemy przejść swobodnie dalej. I tutaj mamy organy elektryczne. Fruity Balance to jest zabieg czysto aranżacyjny, więc nie będziemy go teraz omawiać tutaj. Za tym mamy Neutron Elements. Tak jak widzicie, tutaj też kilka takich rezonujących obszarów zostało podciętych, natomiast został też ten instrument mocno przefiltrowany przeze mnie, żeby doprowadzić do takiego brzmienia, które jakoś by odpowiadało naszemu referencyjnemu utworowi. Za tym mamy kompresję, dosyć lekką, bardzo podobna do tej, którą mieliśmy wcześniej na basie. Za tym mamy również nasycenie i tak jak widać, jest to ustawienie w zasadzie analogiczne. Za tym mamy chorus, żeby troszeczkę jeszcze poszerzyć to brzmienie, nadać mu takiej miękkości. Ozone Imager, żeby jeszcze bardziej rozstawić, można powiedzieć, w stereo, uzyskać większy efekt stereo za pośrednictwem tego narzędzia. Za tym mamy Soothy, która czyści po prostu niechciane częstotliwości, rezonanse i inne tego typu artefakty. Za tym mamy, moi drodzy, Fruity Reverb 2, czyli pogłos, dosyć potężny tak naprawdę. Pogłos nie jest, znaczy no nie wpływa to aż tak znacząco na brzmienie, zresztą usłyszycie sobie w finalnym miksie, natomiast daje to po prostu jakieś takie wrażenie przestrzeni. Za tym mamy syntezator, tutaj również zabieg aranżacyjny Fruity Balance, Neutron Elements, tak jak widzimy, ścięta lekko góra, tutaj takie lekkie podbicie w okolicach 1,8 kHz, po to, żeby faktycznie to brzmienie miało po prostu miejsce, swoje miejsce w miksie. Za tym mamy lekkie podcięcie, mniej więcej w okolicach 240 Hz, no i bardzo lekko ścięcie filtrem górnoprzepustowym części częstotliwości najniższych z tego konkretnego brzmienia. Za tym mamy, moi drodzy, kompresor, który ma taką, powiedzmy, przeciętną dosyć kompresję, jeżeli chodzi o zakres. Przepuszczamy 60% tego sygnału, więc ten początkowy atak, impact, uderzenie na tym syntezatorze zostało troszeczkę zdjęte tą drogą. No i oczywiście jest nasycenie w tych samych ustawieniach co wcześniej, głównie z tego względu, że chciałem tutaj uzyskać spójniejsze nieco brzmienie, takie trochę vintage, stąd to ciepłe nasycanie. Za tym wszystkim jest ponownie chorus, żeby troszeczkę zmiękczyć tę konkretną ścieżkę
troszkę, no bo tak jak wiemy, była ona oparta na fali piłokształtnej, więc była dosyć agresywna. Za tym jest Tora Verb 2 od The 16 Group. Bardzo fajny reverb, tutaj też dosyć mocno przepuszczony, co też bardzo fajnie ten syntezator w przestrzeni nam osadza. Za tym mamy gitarę, tutaj ponownie Neutron Elements, tak jak widać, taka oto korekcja, ścięte trochę góry, żeby uzyskać właśnie ten efekt lo-fi, starałem się jak najbardziej zbliżyć do oryginału, było to trudne. Mocna tutaj kompresja stosunkowo, to jest podyktowane też tym, że ta ścieżka jest po prostu dosyć dynamiczna. Za tym jest jeszcze exciter, tak jak widzicie, już tutaj sobie nie szczędziłem tak naprawdę na tych ustawieniach, jest dosyć mocno, dosyć intensywnie. Za tym jest soothing, która czyści po prostu tę ścieżkę z nieprzyjemnych częstotliwości, no i reverb po to, żeby wypchnąć jednak troszeczkę w przestrzeni naszą gitarę. Jest ona lekko z tyłu, to się udało uzyskać. Ponownie tutaj zabieg aranżacyjny, fruity balance na arpie, za tym jest Neutron Elements, no i nie jest to chyba specjalną niespodzianką, że został ten arp dosyć mocno przefiltrowany, tak jak widać. Mamy tutaj taki lekki efekt telefonu, troszeczkę właśnie taki lo-fi, coś w tym stylu. Za tym mamy kompresję, nie jest ona jakoś specjalnie intensywna, niemniej wystarcza w tym konkretnym przypadku. No i ponownie mamy troszeczkę próbę takiego zepsucia brzmienia, czyli już takie nasycenie, ale saturacja bardzo, bardzo wyrazista, intensywna. Za tym jest jeszcze Decimort, czyli wtyczka, która jest tak naprawdę beat crusherem, więc jeszcze bardziej niszczymy brzmienie tego arpa. Za tym rzuciłem jeszcze Fruity Chorus i uzyskaliśmy bardzo fajny efekt dzięki temu. Za tym mamy pad, tak jak widzicie, mamy tutaj Neutron Elements, również bardzo mocno przefiltrowane brzmienie tego pada, do tak naprawdę konkretnych zakresów, które były mi potrzebne, żeby ten miks brzmiał spójnie. Za tym mamy kompresję, również bardzo intensywną, bardzo mocną, po to, żeby mimo tego, że ten pad jest na dosyć niskiej głośności, żeby cały czas gdzieś tam było go słychać. No i lekkie nasycenie tym razem. Brzmi to fajnie, brzmi to spójnie, jestem ukontentowany. Za tym mamy oczywiście Fruity Chorus, po to, żeby poszerzyć troszeczkę, zmiękczyć to brzmienie, które było syntetyczne, stricte. Za tym mamy Soothy, która czyści tę ścieżkę z nieprzyjemnych częstotliwości. No i Fruity Reverb 2, po to, żeby faktycznie jeszcze nadać mu jakiejś przestrzeni. Za tym mamy jeszcze Riser, który został dodany już na etapie aranżacji, przefiltrowany leciutko i również jest tutaj dosyć intensywny, mocny pogłos. Na kanale Master mamy, moi drodzy, kilka wtyczek, czyli Soothy, która delikatnie czyści ostatecznie cały miks z nieprzyjemnych częstotliwości i artefaktów. Dalej mamy, moi drodzy, Ozone 8 Elements, który po prostu prasuje nasz miks pod kątem głośności, żeby się wam fajnie słuchało na YouTubie. Posłuchajmy sobie a propos brzmienia, jak to brzmi. A zatem, moi drodzy, aranżacja. Przyszedł czas, żeby opowiedzieć wam, w jaki sposób nasz utwór został rozłożony na playliście i w jaki sposób progresuje tak naprawdę z czasem. Zatem przejdźmy na pulpit i zacznijmy działać. Tak jak widzicie, mamy określone miejsca, gdzie pojawiają się określone ścieżki i tak naprawdę nie ma konkretnych ścieżek, które służą nam za refren za każdym razem, które służą nam za zwrotkę za każdym razem. Jest to bardzo zmienne i płynne w przypadku tego konkretnego utworu. Zobaczcie, na przykład tutaj mamy intro, które wprowadza nas w taki troszeczkę jakby sielski klimacik. Troszeczkę takie jazzowe, funkowe. Brzmi to bardzo przyjemnie, natomiast tutaj wchodzi nagle refren, przed którym mamy oczywiście riser, o którym wspominałem. No i zaczyna się robić ciekawie, ponieważ mamy całkowitą zmianę tak naprawdę ścieżek. Swoją drogą, wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, bo później zapomnę. Ten bas, ścieżka basu w oryginalnym utworze miała dużo, dużo więcej wariacji, tyle że już po prostu nie chciałem tego odtwarzać, jakby się wsłuchać. Szczególnie w tych obszarach właśnie przy końcówce, czyli jak mamy końcówkę czwartego i drugiego taktu, to jest specyficzne zakończenie i bardzo często właśnie te zakończenia się między sobą różnią w oryginalnym utworze. Natomiast tak, zobaczmy sobie, co się dzieje, gdy wchodzi refren, bo organy zostają zamienione na syntezator, dodana jest gitara oraz ten pad w tle. No i wchodzi oczywiście cała perkusja razem z tym.
Ciekawe jest też to, że tak naprawdę w tym utworze nie ma takich przejść, gdzie na przykład zostaje odjęta perkusja. Wszystkie przejścia zaznacza się za pomocą po prostu zmiany instrumentów. I zobaczcie, co się dzieje tutaj. Z kolei nagle wycofana zostaje gitara oraz wycofany zostaje pad i mamy zwrotkę. Co ciekawe, w przypadku drugiej zwrotki gitara pozostaje, natomiast nie ma innych ścieżek. Jest to bardzo ciekawy zabieg. Słuchajcie, teraz tutaj wchodzimy na zwrotkę i mamy faktycznie syntezator bez gitary i bez padu. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj właśnie następuje automatyzacja, ponieważ nasz pad ze strony lewej zostaje przeniesiony na stronę prawą na potrzeby zwrotki, głównie dlatego, że po lewej zdaje się gra nasz ride. Żeby utrzymać jakąś równowagę w tych ścieżkach, trzeba było zrobić automatyzację i to jest też w oryginalnym utworze zastosowane. I poza tym tutaj po prawej stronie mamy też gitarę, więc ten syntezator po prawej stronie znaleźć się nie mógł, więc jest dopiero po prawej stronie w przypadku zwrotki. W centrum oczywiście jest bas, w oryginalnym utworze również jest wokal. Zobaczmy, co się dzieje dalej, ponieważ tutaj jest druga część zwrotki, na której powracają organy elektryczne, do tego dochodzi nasze arpeggio, no i shaker, moi drodzy. I nagle zaczyna się zupełnie odrębna jakby część zwrotki. Arpeggio oczywiście za pomocą automatyzacji zostało spanoramowane. Tak jak widzicie, krąży sobie od lewej do prawej. Organy są lekko po lewej stronie, ponieważ po prawej mamy shaker i wszystko jakby jest utrzymane cały czas w pełnej równowadze. Dalej przechodzimy w refren, który wygląda dokładnie tak samo jak za pierwszym razem, czyli mamy dokładnie te same ścieżki. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie dalej, to widzicie, że druga zwrotka wygląda już zupełnie inaczej. Czyli mamy shaker od samego początku, mamy gitarę i mamy gitarę również basową. Gitara jest troszeczkę bardziej w centrum, delikatnie po stronie prawej, shaker mocniej po stronie prawej i dla równowagi ride po stronie lewej. Za tym wszystkim, moi drodzy, wchodzimy w kolejny refren, który wygląda identycznie, natomiast outro na początku przypomina bardzo, bardzo nasz refren, natomiast tutaj w tym miejscu już powoli zaczyna się zmieniać, część instrumentów zostaje odjęta, aż w końcu utwór zostaje wygaszony. W oryginale był jeszcze saksofon, którego no niestety nie mam, nie dysponuję takowym instrumentem, więc u nas go zabrakło. No i tutaj w zasadzie jeszcze jedyna rzecz, która jest dosyć ciekawa. Nasz utwór kończy się samym rajdem. W ten sposób się to kończy i tak z grubsza wygląda, moi drodzy, aranżacja. Tutaj jest jeszcze odwzorowane, bardzo specyficzne, w sumie wyjątkowe na tle całego utworu przejście, zabieg aranżacyjny, troszeczkę przystosowanie tak naprawdę bitu pod nagrany wokal. I to jest jedyny zabieg aranżacyjny przez cały utwór tak naprawdę, który udało mi się tutaj wyhaczyć. Poza tym cała perkusja sobie płynie sobie całe to instrumentarium, wymieniając się między sobą i na tej zasadzie, na tej podstawie jest budowana po prostu aranżacja i przebieg tego kawałka. Więc jeżeli chodzi o aranżację, jak i o cały dzisiejszy utwór, tak naprawdę z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę, ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Self-Made Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu Pueblo na Fide, Szubienice, Pestycydy, Broń. Mam nadzieję, że utwór Wam się podoba, za chwilkę posłuchamy sobie wspólnie całości, a w międzyczasie, jeżeli będziecie mieli na to ochotę, zapraszam bardzo serdecznie na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud, Instagram po Backstage Self-Made Beats, tylko tam możecie go znaleźć. Wspierajcie mnie też na Patronite, wbijajcie czasami do sklepu z gadżetami Self-Made Beats, no i nie zapominajcie dołączać do grupy facebookowej Self-Made Beats, gdzie doradzamy sobie jako producenci muzyczni. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie, tak samo jak w opisie jest projekt z tego odcinka, możecie pobrać i zajrzeć do środka. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszłym tygodniu na Self-Made Beats na żywo. Trzymajcie się ciepło i cześć!
Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeśli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zostaw suba i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.